Cześć, witajcie na kanale moimzdaniem.pl. Zapraszam Was dzisiaj na nowy film. Początkowo planowałam tą wypowiedź, którą za chwilę zobaczycie na temat pieluch wpleść we vloga, ale ponieważ zrobiła się całkiem długa, to stwierdziłam, że będzie to osobny film. Także dzisiaj zapraszam Was na film na temat pieluch, na temat tego, jakich my pieluch używamy i na temat pewnej kluczowej kwestii związanej z pieluchami, ale nie przedłużam. Miłego oglądania. Mam teraz chwilę. Za trzęsienie ziemi, ale dotknęłam stołu, na którym stoi statyw z telefonem, na którym nagrywam. Mam teraz chwilę, dlatego że Krzysiek z młodą pojechali do babci, żebym ja mogła w spokoju ponagrywać. Bo słuchajcie, ostatnio to wygląda tak, że jak ja jestem w domu, to jak nic nie mówię, to Zosia się bawi, jest cisza. Ja wyciągam telefon, chcę coś nagrać, zaczynam do Was mówić i wtedy Zosia też zaczyna mówić. Doszło do tego, że ostatnio poprosiłam Krzyśka, żeby wyszedł z młodą do sypialni, bo ja chciałam coś nagrać. I w momencie, kiedy wyszli, to było spoko, Zosia się zaczęła bawić, wzięli zabawki i wszystko fajnie, dopóki ja nie zaczęłam mówić. Jak Zośka mnie usłyszała przez drzwi, to zaczął się ryk i zaczęło się gaworzenie, bo po pierwsze ona słyszy mamy, po drugie chce do mamy, a po trzecie ja mówię, to ona też mówi. Jak ja przestawałam mówić, Zosia była cicho. Jak zaczynałam mówić, Zosia zaczynała wrzaski. Także już ciężko się nagrywa, nawet jak ona jest w pokoju obok z Krzyśkiem, dlatego że jak tylko mnie słyszy i ja zaczynam mówić, to ona też dokazuje, a niestety słychać ją przez drzwi. Słuchajcie, no to jest dla matki trudne, bo po pierwsze ja bym chciała do niej iść, jak ona mnie woła, a po drugie wiem, że krzywda jej się nie dzieje, bo jest pod opieką, ale potem dostaję na YouTubie komentarze, że nagrywasz, a dziecko ci płacze. No słuchajcie, dziecku się krzywda nie dzieje, dziecko jest pod opieką, jak potrzebuje coś dłużej ponagrywać, to właśnie na przykład była z Krzyśkiem w sypialni, ale niestety, słyszy mamę i woła mamy. W związku z tym, żebym ja mogła spokojnie ponagrywać, to muszę to robić albo poza domem, albo w momencie, kiedy mieszkanie mam puste i kiedy Krzysiek jedzie z młodą do babci. Także mamy już taki system wypracowany, że dla mnie to jest jedna opcja, żeby coś ponagrywać więcej, że oni jadą na wycieczkę do babci. Nie mogą iść na spacer z wózkiem, dlatego że Zosia wytrzymuje na spacerze 20 minut, 30, także ja bym nie zdążyła się tu rozłożyć z tym nagrywaniem, a już musieliby wracać i wtedy ona wraca z rykiem. Także spacer niestety u nas nie jest dobrą opcją. Wiem, że mieszkamy przy parku i wiem, że te spacery mogłyby być długie, no ale niestety nie daje rady. A u babci to tak, trochę jedą autem, trochę wracają autem, trochę są na miejscu. W międzyczasie zazwyczaj zabierają jeszcze jakieś jedzenie ze sobą, także bachną tam słoiczek albo coś. Ona tam się trochę pobawi, jest inne miejsce, jakaś atrakcyjna odmiana otoczenia. Także opcja jest naprawdę spoko, a ja mogę coś ponagrywać. Już tak gadam i gadam, no to jak zeszło na dzieci, to pogadam może trochę o pieluchach. Już dawno chciałam Wam to powiedzieć. Generalnie chciałam Wam opowiedzieć coś nieco o pieluchach, dlatego że często dostaję od Was pytania a propos pieluchowania, a propos tego, jakie pieluchy polecam, jakich pieluch my używamy, co się sprawdziło, co nie, no i generalnie jak to jest z tymi pieluchami. Więc zacznę od tego, że my używamy pieluch jednorazowych. Ja niestety nie jestem się w stanie przemóc do pieluch wielorazowych. Jak ktoś lubi, to proszę bardzo. Natomiast uważam, że po pierwsze pieluchy wielorazowe są drogie, a po drugie zdecydowanie upierdliwe, jeśli chodzi o pranie. I uważam, że aktualnie pieluchy jednorazowe są na tyle dobrze zrobione, że nic się dziecku nie dzieje. Ponadto kiedyś używano pieluch tetrowych, bo nie było innej opcji. A teraz, ponieważ mamy takie dobrodziejstwa jak pieluchy jednorazowe, no to czemu z tego nie skorzystać? Jeśli chodzi o naszą rodzinę, to Zosia jest pierwszym pokoleniem, które korzysta z pieluch jednorazowych, więc nie zaśmiecamy jakoś super planety. I ja się wychowałam na tetrach i mój mąż się wychował na tetrach, mój mąż jest starszy ode mnie. Jeśli o mnie chodzi, to jak wiecie, mam 32 lata, wtedy już były pampersy, ale były trudno dostępne i moja mama na całe moje dzieciństwo i pieluchowanie miała jedną paczkę pampersów i były one na święta, na wielkie wyjścia z domu, naprawdę takie, powiedziałabym, kościołowe pieluchy, tak? No, natomiast teraz mamy to dobrodziejstwo i ja uważam, że gdyby moja mama i moja babcia miały taki wynalazek jak pieluchy jednorazowe, to na pewno by z tego korzystały i nikt by się nie szarpał z praniem pieluch. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że osobiście uważam, że nie do końca wskazane jest, jeżeli są pieluchy te wielorazowe do prania, że potem na przykład są sprzedawane, używane, albo że ktoś sobie zostawia z dziecka na dziecko te same pieluchy. Słuchajcie,
Ja z racji mojego wykształcenia uważam, że to jest niehigieniczne. Uważam, że każde dziecko powinno mieć swój zestaw takich pieluch i że on jest dla jednej osoby, tylko i wyłącznie. Nawet jeżeli to pierzecie, nawet jeżeli to wygotujecie, a wątpię, że ktoś gotuje to na gazie, ewentualnie puszcza w pralce na jakieś wysokie temperatury i to wszystko. Niestety nie jest to wyjałowione w 100%, zostają tam bakterie i to jest sprawa bardzo osobista. No słuchajcie, najlepszy przykład jest taki, że bielizny też nie pożyczamy obcym osobom. Majtek też nie nosimy po kimś w spadku. Mało tego, przecież jak mierzymy kostiumy kąpielowe, to w sklepach się prosi, że albo żeby zakładać je na swoją bieliznę, albo są wyklejone taką folią i zazwyczaj jeśli chodzi o bieliznę i na przykład majtki z kostiumów kąpielowych, to wiele sklepów nie przyjmuje zwrotów. Dlaczego nie są przyjmowane zwroty bielizny? No właśnie ze względów higienicznych, bo ktoś to mógł nosić i niehigieniczne jest, żeby następna osoba potem to nosiła. Więc no dlatego mi się to kłóci, tak? Z racji mojego wykształcenia i z racji właśnie takich higienicznych względów, więc jeżeli już pieluchujemy pieluchami jednorazowymi, jak ktoś lubi, to uważam, że powinno to być dla jednego dziecka. I dlatego bolą mnie takie głosy, że tak, owszem, to jest droga impreza, bo jest to droga impreza, ale możesz to zostawić dla kolejnego dziecka, tam przy trzecim dziecku ci się zwróci, albo możesz to sprzedać, albo jak nie chcesz wydawać dużo pieniędzy na pieluchy te wielorazowe, to kup zestaw używany. Serio? Majtki też kupujecie używane w second handach? Chyba nie. No, więc po tej kontrowersyjnej wypowiedzi do meritum, bo ja chciałam o pieluchach. Nie chcę Wam niczego polecać, bo my używamy pampersów po prostu. Czasem są przecieki, czasem nie. U nas te przecieki zazwyczaj są gdzieś obok falbanki albo na przykład przez plecy, bo Zosia na przykład się w nocy wierci i wtedy zdarzają się przecieki. Ale to jest inna kwestia. Ja bym chciała tutaj omówić kwestię rozmiaru, dlatego że chciałabym ja rok temu usłyszeć to, co teraz Wam powiem, a mianowicie za późno to przeczytałam, ale przeczytałam to na profilu bodajże Zaufaj Położnej, że ważny jest rozmiar pieluszki. Zwłaszcza jeśli chodzi o chłopców, ale o dziewczynki też. I te kilogramy, które są podawane na pieluszkach, to są takie mocno orientacyjne. I my mieliśmy na początku z Zosią taki problem, że jak się urodziła, ważyła 3,640 i zaczęliśmy od jedynek. I na początku mieliśmy straszny problem, dlatego że Zosia przy każdym siku płakała jak obdzierana ze skóry. Efekt był taki, że po każdym, nawet najmniejszym siku musieliśmy ją przewijać. Jak była sucha pielucha, to dziecko było spokojne. Natomiast w momencie, kiedy tylko było sik, był ryk, jakby parzyło. I to nie było to, że jest śpiąca, głodna, brzuszek, etc. i tak dalej. Podejrzewaliśmy, że coś z układem moczowym jest nie tak. Robiliśmy badania na zlecenie położnej, posiew i mocz ogólny i tak dalej. Wszystko wyszło w porządku, żadnej infekcji nie było. No i zastanawialiśmy się, co się dzieje. Trafiło to na takie dosyć ciepłe miesiące, no bo Zosia jest z końca maja, więc potem w czerwcu były upały, więc przypuszczaliśmy, że to może ma związek z upałami i tak dalej. I kiedy problem minął? W momencie, kiedy przeszliśmy na większy rozmiar pieluch. Wcześniej, zanim zmieniliśmy pieluchy na większe, testowaliśmy inne pieluchy i przerobiliśmy, zaczynaliśmy od Pampers Premium Care, których używamy teraz. Przeszliśmy przez Pampers Pure, przez Bambi Boo, przez Lupilu. Z Lupilu było najgorzej. W Lupilu to po prostu był taki ryk, że tego nie szło wytrzymać i z paczki Lupilu użyliśmy tylko dwóch pieluch i nie dało się tego słuchać po prostu, więc Lupilu w ogóle odpadły i mieliśmy jeszcze kilka próbek Dady, tam ze szkoły rodzenia i ze szpitala, z tych wszystkich paczek PR-owych, więc przeszliśmy przez takie dosyć popularne pieluchy, tak? Dady, Lupilu, to są takie dosyć ekonomiczne wersje. No i pampersy, które myśmy używali, no i te Bambi Boo, dlatego że podejrzewaliśmy, że może takie bardziej ekologiczne pieluszki bez chloru też dadzą radę. I w zasadzie nie było różnicy, czy to były Bambi Boo, czy to były Pampers Pure, które też są bez chloru. Nie było różnicy, jeśli chodzi o natężenie tego płaczu po sikaniu. I musieliśmy Zosię przewijać ponad 17 razy na dzień, dlatego że przy każdym siku w zasadzie był ryk, pielucha, ryk, pielucha, ryk, pielucha. To było do zajechania. I zmienialiśmy tylko rodzaje pieluch, nie przyszło nam do głowy, żeby zmienić rozmiar. To było wszystko zmieniane na rozmiarze 1. W momencie, kiedy zmieniliśmy pieluchy na rozmiar 2,
problem minął i problemu nie było tak długo, dopóki Zosia nie podrosła. Jak już była większa, to znowu się pojawił ten sam problem w rozmiarze numer 2. I wtedy mniej więcej ja przeczytałam właśnie na profilu Zaufaj Położnej, że jeżeli pojawiają nam się przecieki z pieluchy, a myśmy mieli przecieki, no był taki moment, że przy każdej kupie praktycznie była kupa plecy, kupa plecy, kupa plecy, no też do zajechania, to jeżeli pojawiają nam się przecieki z pieluchy, to powinniśmy pomyśleć o większym rozmiarze bez względu na wagę dziecka. Dodatkowo podobno mamy chłopców powinny zwracać bardzo uwagę na rozmiary, dlatego że jąderka nie powinny się przegrzewać. I też pielucha powinna być luźniejsza w kroku, a nie taka bardzo ściśle dopasowana. U nas prawdopodobnie ten ryk z powodu siku był właśnie z powodu tego, że nie wiem, może coś za bardzo przylegało do skóry, nie było tam tego luzu, przepływu powietrza i tak dalej, skoro zmiana rozmiaru pomogła. I w zasadzie wychodzi na to, że mogliśmy u Zosi przy wadze 3640 zaczynać w ogóle od dwójek i darować sobie te jedynki. Na przyszłość będę mądrzejsza i tak jak mówię, żałuję, że tego nie usłyszałam rok temu. Także chciałabym Was uczulić na to, że nie tylko rodzaj pieluchy ma znaczenie, ale też rozmiar pieluchy. Opowiedziałam to moim kilku koleżankom i wszystkie były zdziwione, nikt tego nie słyszał, dlatego puszczam to w świat. Jeżeli słyszałyście to na profilu Zaufaj Położnej, to super, jeżeli nie, to... To mówię o tym, dlatego że może macie taki sam problem, może szukacie pieluchy idealnej, jeśli chodzi o rodzaj, a myślę, że warto też zwrócić uwagę na rozmiar. Efekt tego jest taki, że my bardzo szybko pozmienialiśmy pieluchy na coraz większe, coraz większe, coraz większe i teraz jesteśmy na rozmiarze 5. Na rozmiarze 5, który chyba jest dedykowany dla dzieci od 11 kg do 16. My na tym rozmiarze 5 już jesteśmy ho, 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 chyba z trzeci miesiąc, albo nawet więcej. Także potem wychodziło na to, że co miesiąc, co półtora zmienialiśmy ten rozmiar pieluchy i w zasadzie w momencie, kiedy Zosia dochodziła wagowo do progu następnego rozmiaru, to od razu wchodziliśmy z następnym rozmiarem. Ja starałam się nie robić dużych zapasów pieluch, żeby nie zostać z nimi. Miałam za dużo kupionych dwójek i dwójki mi zostały, ale potem kupiłam trójki i było takie przemierzanie, wiecie, trójka czy dwójka, trójka czy dwójka, co założyć. I w momencie, kiedy właśnie na przykład zakładaliśmy trójki i kończyły się przecieki z pieluchy, to stwierdzaliśmy, że zostajemy na trójkach i już darowaliśmy sobie te dwójki. Tak jak mówię, zostało mi całe opakowanie dwójek i te niedobitki jedynek, te lupilu, to potem wszystko pojechało do domu samotnej matki. Nie wyrzuciłam tego, ale nie chciałam katować tym dziecka na siłę, bo ty tu wciągniesz brzuch, wejdziesz w te mniejsze pieluchy. Teraz prawdopodobnie Zosia by weszła na przykład w czwórki, ale tak jak mówię, już od kilku miesięcy jesteśmy na piątkach. Myślę, że jeszcze na tych piątkach trochę zostaniemy. Jeśli chodzi o pieluchomajtki, to nam pieluchomajtki się przydały w momencie, kiedy Zosia miała chyba 3-4 miesiące, to wtedy zaczęliśmy używać, dlatego że ona miała taką fazę, że na przewijaku przekręcała się z pleców na brzuch. Ona się wtedy uczyła przewracać i po prostu chciała to ćwiczyć wszędzie, więc w momencie, kiedy dziecko mi się tak obracało na przewijaku, ja nie byłam w stanie zapiąć tej pieluchy, bo ja podkładałam pieluchę i ona się już obracała, więc wtedy weszły nam pieluchomajtki, potem od nich trochę odeszliśmy, teraz mamy jedną paczkę tak awaryjnie, zapasowo, ale na razie zwykłe pieluchy dają radę, bo Zosia trochę spokojnie leży na przewijaku, jak dostanie jakąś rzecz do zabawy, to da radę. Czasami śmiejemy się tylko, że tych rozmiarów pieluch nie ma w nieskończoność, więc ponieważ my tak szybko przeszliśmy przez wszystkie rozmiary i już jesteśmy na piątce, to już niewiele nam w górę zostało, że będziemy musieli bardzo szybko dziecko odpieluchować, ale mamy taki plan, że jak Zosia zacznie lepiej chodzić, to postawimy ten nocnik i będziemy wdrażać temat powoli. Ja wiem, słyszałam, że po drugich urodzinach, ale mam nadzieję, że my to zrobimy wcześniej. Nie będziemy naciskać, ale wszystko mam nadzieję, że przebiegnie naturalnie. Natomiast to już jest temat na osobny film. Ja chciałam tylko zwrócić Waszą uwagę na rozmiar pieluch, więc jeżeli macie jakieś problemy z przeciekami, jeżeli macie jakieś problemy, nie wiem, z odparzeniami, jakieś problemy z pupą, albo tak jak u nas było, że dziecko po siku płacze jak opętane, to spróbujcie nie tylko zmienić pieluchę na inny rodzaj, ale spróbujcie też zmienić rozmiar pieluchy. Mam nadzieję, że ta moja przydługa wypowiedź komuś pomoże. Już miałam kończyć, ale dodam jeszcze tylko, iż ja pieluchę zamawiam najczęściej na Allegro, w zasadzie głównie na Allegro, z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że są tańsze, a po drugie dlatego, że jeżeli zamawiam zamówienie powyżej 100 zł,
to mam dostawę za darmo, mając Smarta, ale nie tylko do paczkomatu, ale kurierem i to jest Kurier Express. I to jest w ogóle fajne rozwiązanie, zwróćcie na to uwagę. Ja zazwyczaj zamawiam z oficjalnego sklepu Pampersa, bo też wychodzi tam najtaniej. Zamawiam miesięczny zapas pieluszek w odpowiednim rozmiarze i one kosztują powiedzmy na przykład 130 zł, tak? 139 chyba płacę za to, co my używamy aktualnie, czyli dwie takie paczki za 139 zł. I wtedy mi przychodzą tą opcją Kurier Express i to jest dostawa tego samego dnia albo następnego dnia, jakoś tak. Także bardzo, bardzo szybko. Chyba jeżeli rano zamówicie, to nawet tego samego dnia mogą przyjechać, a jeżeli zamawiacie pod wieczór, to następnego dnia, więc naprawdę super, Kurier Express, ja gorąco polecam. Polecam też dlatego, że jak wcześniej zamawiałam na przykład do paczkomatu, to Krzysiek się wkurzał, że ciężka paczka, że musi po to jechać, kiedyś przez przypadek poszedł na nogach i musiał to targać w ogóle i tak dalej. No i nie musimy też nosić tych pieluch ze sklepu. A cenowo ja już to wielokrotnie porównywałam i wychodzi na Allegro taniej niż na przykład w Rossmanie, nawet pomimo tej karty Rosne. I to już wszystko w tym filmie na temat pieluch. Jeżeli ten temat Was nie interesuje, nie dotyczy, no to sorry, ale myślę, że młodym mamom lub przyszłym mamom, przyszłym rodzicom spodziewającym się dziecka, może ten film jakoś pomoże. Tak jak mówię, to co teraz powiedziałam, chciałabym usłyszeć rok temu i żałuję, że tego nie wiedziałam. Także chciałabym chociaż jednej osobie pomóc. Jeżeli chociaż jednej osobie pomogę, to już warto było nagrać ten film. Jeżeli taki film Wam się podobał, dajcie koniecznie łapki w górę. Jeżeli macie jakieś swoje doświadczenia na temat pieluch, to piszcie w komentarzach na dole, ja chętnie poczytam. Myślę, że również tutaj dochodzi jeszcze kwestia mycia, kwestia chusteczek, kwestia kremów. Ten temat jest naprawdę szeroki. Jak wiecie, my na co dzień używamy wody przygotowanej i wacików. Na wyjścia używamy najczęściej water wipesów. Ja ostatnio kupiłam pierwszy raz chusteczki Pampersa, tak na przetestowanie po prostu. Także u nas głównie takie akcesoria. No i jak na razie nie mamy żadnych odparzeń. A, i używamy Bepantenu, ale ostatnio coraz rzadziej. Na początku chyba przez pół roku do każdego przewijania, a teraz coraz rzadziej, zawsze na noc, a w ciągu dnia to tak może co drugie, co trzecie przewijanie, bo ja chciałabym, żeby jednak ta bariera naturalna skóry też była. Więc jeżeli taki film o pieluchach i moim zdaniu na ten temat Wam się podobał, to poproszę o łapeczki w górę. Czekam na dyskusję w komentarzach, ale proszę kulturalnie, proszę mnie nie zjechać za moje poglądy. I do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepło, pa, pa!